Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie znaki ziemskie. Zapraszam Państwa na tygodniową prognozę z kart Tarota od 9 do 15 kwietnia bieżącego roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam, sprawdźcie swój znak ascendentalny, link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, macie w opisie tego filmu. Zaczniemy sobie od zodiakalnego koziorożca. Karty mam już potasowane. I już patrzymy, co tam u naszych koziorożców ciekawego ten tydzień zapowiada. Wtorek. Paśkiewicz. Środa. As buław. Czwartek. Dziewięć denarów. Piątek. Cztery buławy. Sobota. Rydwan. Niedziela. Trzy denary i poniedziałek. Dziewięć mieczy. Dla czytania karta trzech buław. Znowu za daleko wyjechałam, już poprawiam. Raz, dwa, trzy. No dobrze, kochani, we wtorek macie pazia buław, czyli taki dzień bardzo taki, troszeczkę możecie być przewrażliwieni, troszeczkę kierować się emocjami. Karta kreatywności, karta wrażliwości. W tym dniu możecie po prostu martwić się o swoje dziecko, tak? Bo paź kielichów jest to karta mówiąca o osobie do 18 roku życia, z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby, ale niekoniecznie, ogólnie może symbolizować dziecko. Więc możecie po prostu je pocieszać, no, martwić się troszeczkę, przeżywać coś. Wiadomo, jest teraz ta sytuacja z tymi egzaminami, więc może będzie taki właśnie dzień troszeczkę taki właśnie emocjonalny. Co jeszcze? Paź mówi o kierowaniu się uczuciami, tak? O troszkę takiej niepewnej sytuacji, ale jest to też karta mówiąca, że zaczyna się jakieś nowe uczucie. Początek czegoś pozytywnego, może przyjaźni, może miłości, jakaś sympatia. Karta mówiąca o spełnianiu swoich marzeń, swoich życzeń, poprawiamy ogólnie swoje samopoczucie, tak? Więc w tym dniu no, powinniście zadbać o swoje emocje, nie brać tak wszystkiego do siebie, troszeczkę z dystansem podchodzić do niektórych spraw, żeby po prostu tego jakoś w sobie nie przeżywać. W środę macie kartę Asa Buław. Piękna karta, ponieważ zapowiada nowy początek. To jest impuls, to jest szansa do działania. Coś od losu, coś, co gwarantuje nam sukces. Więc ci z Państwa, którzy na przykład szukają pracy albo planują jakieś sprawy urzędowe, jakieś wyjazdy, podróże, aktywny dzień, na pewno on zakończy się pozytywnie, uda Wam się wszystko pozałatwiać. Wszystkie drogi będą dla Was dostępne, uda się po prostu pozytywnie zrealizować tutaj każdą zaplanowaną, jakieś zaplanowane działanie, tak? A z buław to jest potencjał, to jest siła twórcza, to jest też odwaga do działania, no i taka właśnie szansa na osiągnięcie sukcesu. Więc w tym dniu będziecie na pewno silni, będziecie działać, będziecie omijać wszelkie przeszkody. Tak jak powiedziałam, wszystkie sprawy otworem będą tutaj bardzo pozytywnie na Was oddziaływać. W czwartek macie kartę 9 denarów, czyli dzień bardzo dobry pod względem finansów. Tutaj, jeżeli chodzi o pracę, o pensje, jakieś dodatki,
jakieś pieniądze, na które oczekujecie, jakieś inwestycje, bardzo dobrze tutaj rokują finansowo. Będziecie szczęśliwi, będziecie zadowoleni z tego, co posiadacie. Jeżeli chodzi tutaj o jakiś zakup nieruchomości bądź sprzedaż, to na pewno z dużym zyskiem, gwarantowana tu jest satysfakcja. Co jeszcze? No ogólnie dziewiątka denarów mówi o wszystkich takich bardzo dobrze zakończonych inwestycjach odnośnie finansów, tak? Może to być jakiś spadek, wygrana, jakieś duże pieniądze, jakieś bardzo duże zyski z inwestycji, lokat. Więc tutaj na pewno będziecie w tym dniu bardzo zadowoleni z siebie, będziecie się czuli dostatnio, będziecie się czuli bogato. No, taka fajna, bardzo pozytywna karta. Wtorek, środa, czwartek, w piątek. W piątek, kochani, mamy cztery buławy, czyli spokojne domowe ognisko. To jest taki bezpieczny dom, taka wasza przystań, gdzie możecie sobie odpocząć, zrelaksować się. Zawsze możecie liczyć na pomoc rodziny, najbliższych. Cztery buławy, jest to karta takiej stabilizacji, jest to też karta świętowania, radości, być może zostaniecie zaproszeni na chrzciny, komunię, wesele. Karta wszelakich, teraz Wielkanoc się zbliża, tak? Wszelakie jakieś uroczystości rodzinne, więc może to też dotyczyć jak najbardziej takich sytuacji. Cztery buławy, spokój, stabilizacja, bezpieczeństwo, tak? Więc w tym dniu też nie powinniście się o nic martwić. Jesteście bezpieczni, nie zagraża wam żadne, że tak powiem, niebezpieczeństwo. Ogólnie taki spokój, tak? Będziecie po prostu w tym dniu spokojni o wszystkie sprawy, wszystkie jakieś tam wasze załatwianie spraw. Wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota. Sobota, mamy rytwan. Karta mówiąca o podróżowaniu, wyjazdach, przemieszczaniu się. Karta ruchu, karta determinacji w osiągnięciu celu. Bierzemy sprawy w swoje ręce i kierujemy się po sukces, tak? Po pozytywne zakończenie. Karta, taka karta ratownik, tak? Która wiezie nas właśnie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jak macie jakieś sprawy, na pewno uda wam się je super pozałatwiać. Będziecie to zawdzięczać głównie sobie, swojej odwadze, w swojej takiej determinacji, silnej woli. Jeżeli czeka was wyjazd, to jakaś taka podróż no, do 100 km, jest to sobota, więc jeżeli będzie ładna pogoda, to niektórzy z was mogą sobie pozwolić na jakąś wycieczkę, na jakąś podróż. Karta też zwiastująca zakup samochodu. Mamy tu obok zaraz w niedzielę kartę umowy, więc ci z Państwa, którzy planują tutaj zakup jakiegoś pojazdu, jak najbardziej może dojść do realizacji. Będziecie bardzo z tego zadowoleni. Zakup będzie udany. Będzie to, na co oczekiwaliście, tak? No i w niedzielę właśnie karta trzech denarów, czyli dogadywania się, umawiania się, podpisywania jakiegoś kontraktu. Ponieważ jest to niedziela, czyli raczej takie umowy o pracę niekoniecznie, ale na przykład ci z Państwa, którzy może prowadzą jakieś takie chałupnictwo czy jakieś rękodzieło, mogą tutaj przyjąć jakieś zlecenie, jakąś ofertę. Co jeszcze? Trzy denary, no to trzy osoby, tak? Czyli być może tutaj po prostu będzie spotkanie i omawianie czegoś w kwestiach pieniężnych. Co jeszcze? To są zdane egzaminy, to jest szlifowanie swojego warsztatu, podnoszenie swoich kwalifikacji. Ogólnie bardzo dobra karta, mówiąca pozytywnie bardzo o finansach, więc tutaj ci z Państwa, którzy przyłożą się sumiennie do swoich jakichś powierzonych zadań, na pewno mogą liczyć na sowite wynagrodzenie. Są to wszelakie projekty, właśnie umowy, zlecenia, bardzo dobra praca, taka fachowa praca, za którą jest później dobra zapłata. No i w poniedziałek, kochani, nie wiem, co to się dzieje, bo to po tak wspaniałym tygodniu, kolejny tydzień rozpoczynacie dziewiątką mieczy. Coś was tutaj męczy, nie możecie spać, jakaś depresja, jakieś po prostu smuteczki tutaj się wdarły. Być może jakieś wyrzuty sumienia, być może jakieś poczucie winy, no coś was męczy ewidentnie, jakaś depresja, jakieś stany takie lękowe. Dziewiątka mieczy jest to karta niepokoju, tak? Karta strachu, udręki psychicznej, izolacji od otoczenia, więc no coś tutaj wam nie schodzi z głowy, coś musicie przeanalizować, zastanowić się. No te miecze tutaj wiszą nad wami i faktycznie no, jest to taka udręka. Zaraz dopowiemy może, o co tutaj chodzi, bo ogólnie macie tydzień bardzo ładny. Być może nie
jest to jakaś straszna, tragiczna, że tak powiem, tutaj ta karta podług tego rozkładu, który tutaj macie, bo naprawdę macie karty super, macie bardzo pozytywny tydzień, bardzo taki, no, dwie karty sukcesu, as buław, rydwan, tak, 9 denarów, 4 buławy, czyli będą pieniądze w domu, jest to poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji. W tle czytania macie kartę trzech buław, czyli kartę mówiącą, że podjęliście już jakąś decyzję, kartę otwartej drogi, kartę, gdzie wypatrujecie tutaj właśnie tego swojego sukcesu. Planowanie jakiejś podróży, tak? To jest dobry biznes, to jest takie wspinanie się na szczyt. Macie też dwie trójeczki, czyli może to być właśnie jakaś współpraca jeszcze z dwoma osobami. Jakieś tutaj kroki podjęliście i teraz oczekujecie dobrych rezultatów, więc ogólnie bardzo, bardzo dobry tydzień koziorożce przed Wami. Jeszcze tylko sobie tutaj dopowiem tą dziewiątkę mieczy. Oto tutaj, czym Wy się będziecie tak zamartwiać? Czym Wy będziecie się tutaj tak zamartwiać, koziorożce? Proszę o wyjaśnienie dziewiątki mieczy. Słoneczko. I to jest ciekawe, moi kochani, ponieważ słońce i dziewiątka mieczy to jest takie, no, myślenie, ale pozytywne, tak? Czyli być może tutaj, no, zastanawiacie się nad tą ofertą, nad tym planem, nad tym projektem, który się szykuje w Waszym życiu. Kochani, to może też oznaczać, że zamartwiacie się, no bo to znowu będzie kolejny tydzień, czyli zaczynają się egzaminy ósmoklasistów. Być może co niektórzy z Was martwią się o swoje dzieci po prostu, tak? Co to będzie? Czy będą te egzaminy, czy nie będą? Co z tą szkołą? Co po prostu dalej się będzie działo tutaj z Waszymi dziećmi? Więc dlatego jak najbardziej karta Słońca jest to karta dziecka i te dziewięć mieczy, no to tak bym tutaj to tłumaczyła, że po prostu martwicie się, zastanawiacie się, co z tymi waszymi dzieciaszkami będzie się tutaj działo, co dalej z ich edukacją. Boże, język mi się plącze, przepraszam Was serdecznie. Może jeszcze sobie dopowiem tutaj, kochani, tego pazia kielichów. Tak, jakaś decyzja i karta kochanków, czyli to może być jakiś nowy romans, nowa znajomość, nowa miłość na horyzoncie, ale też może być właśnie takie rozemocjonowanie, przeżywanie, podjęcie jakiejś decyzji, więc być może w tym dniu musi zapaść jakaś taka poważna decyzja, jakiś wybór i Wy będziecie bardzo to przeżywać, będziecie to bardzo brać do siebie i tak po prostu, no, żyć tą sprawą, tak? Więc tak tutaj to wygląda. Poproszę jeszcze o kartę radę ogólną dla koziorożca na ten tydzień. 5 denarów. 5 denarów. Karta zubożenia, karta biedy, karta straty. Moje kochane koziorożce, uważajcie, żebyście po prostu w tym tygodniu nie straciły jakichś pieniędzy. Uważajcie w swoje inwestycje, chociaż mimo, że tutaj tydzień zapowiada się rewelacyjnie pod względem finansów. Może karty sugerują tutaj, żebyście się nie bali wyciągnąć rękę o pomoc w razie takiej potrzeby. Uważajcie na swoje zdrowie, uważajcie na mandaty, na złodziei, na ogólne straty, tak? Po prostu dbajcie w tym tygodniu o swoje pieniądze, żeby ktoś Wam, no, jakiegoś tam nie zrobił psikusa, gdzie te pieniądze będą musiały po prostu, no, odpłynąć od Was, tak? Jeszcze poproszę o wsparcie anielskie ogólne dla koziorożca. Czas odejść. Słońce codziennie wschodzi i zachodzi, podobnie jak różne chwile zaczynają się i kończą. Dostrzeż piękno w każdym zmierzchu i wiedz, że jutro słońce znowu wzejdzie. Zakończenie jest tylko początkiem czegoś nowego, a my towarzyszymy Ci podczas wszystkich etapów cykli. No tak, kochani, więc nie martwcie się, bo pamiętajcie, że zawsze po nocy przychodzi słońce, po burzy tak samo. Znaczy, źle powiedziałam, po nocy przychodzi dzień, po burzy przychodzi słońce. Więc tutaj nie ma co tkwić w tych negatywnych emocjach. Uważajcie na siebie, pamiętajcie, że
Dobre chwile w każdym momencie do nas mogą przyjść i mogą nas w jakiś sposób zrealizować, podnieść na duchu. Pamiętajcie o tej piątce denarów, tak, żeby po prostu uważać być może też na krzywdę innych, tak, rozejrzeć się, czy dookoła was nie jest na przykład ktoś w potrzebie i wtedy okazać mu tą łaskę, okazać mu to wsparcie i po prostu mu pomóc, tak, bo czasami no, siedzimy sobie tutaj w swoim środowisku, a nie dostrzegamy, że gdzieś obok może właśnie ktoś być w potrzebie i potrzebować naszego wsparcia. No dobrze, moi kochani, życzę wam wspaniałego tygodnia, bo naprawdę no, szykuje się bardzo fajny tydzień, pełen taki spokoju, emocji, sukcesów oraz dobrych finansów. I cóż, zapraszam na kolejne czytania. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, dlatego sprawdźcie jeszcze sobie filmik ze swoim ascendentem. I pozdrawiam was, kochani, i do usłyszenia, do kolejnych czytań. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki. Zapraszam Państwa na tygodniową prognozę z kart Tarota od 9 do 15 kwietnia bieżącego roku. Przypominam, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam, sprawdźcie swój znak ascendentalny, link do strony macie w opisie filmu. A tymczasem karty mam już potasowane i przechodzimy do czytania. Zobaczymy, co tam ciekawego w tym tygodniu może spotkać nasze byczki. Zaczniemy sobie od wtorku. Wtorek, 9. Koło fortuny. Środa. Paść denarów. Czwartek. Król denarów. Piątek, cztery kielichy, sobota, trzy miecze, niedziela, kochankowie, poniedziałek, sześć mieczy. W tle czytania karta króla mieczy. Już sobie poprzekładamy. O, widać, widać. No dobrze, kochani. Czyli zaczynamy we wtorek. Koło fortuny, czyli zmiany, zmiany, zmiany. Jakieś sprawy, które do tej pory się jakoś ciągnęły flegmatycznie, jak ślimak na drodze, w żółwim tempie, nagle ruszą do przodu, tak? Mogą wam pomóc w tym przyjaciele, rodzina, jacyś inni ludzie. Zostanie to wszystko tak popchnięte po prostu do przodu i to koło zacznie się toczyć, tak? Ogólnie są to zmiany. Jest to zakończenie jakiegoś cyklu, rozpoczęcie nowego. Ogólnie karta bardzo szczęśliwa, wróżąca jakieś zrządzenie losu. Coś tutaj, jakiś fart, jakaś fortuna jest wam przeznaczona. Bardzo dobrze wróży grom losowym, dlatego ci z Państwa, którzy mają szczęście, niech zakreślą odpowiednie numery w lotto. Co jeszcze? Przepraszam, muszę przerwać. Czyli kochani, koło fortuny, zmiana losu, coś szczęśliwego, coś zaczyna do przodu się ruszać, ogólnie ruch, zmiana. W środę, kochani, macie pazia denarów. Paź denarów. Jakieś tutaj sukcesy odnośnie osiągnięć waszego dziecka, będziecie z niego bardzo zadowoleni, albo po prostu jest to osoba do 18 roku życia z trygonu Ziemi, byk, panna bądź koziorożec. Ewentualnie jest to wasza energia, czyli zaczynacie naukę, jakieś dokształcanie się, podnoszenie swoich kwalifikacji. Może być to nowa praca, dodatkowe zarobki. Paź denarów ogólnie mówi o jakichś nowych propozycjach finansowych, tak? Wróży dobrze wszystkim interesom i pomysłom, które dotyczą spraw materialnych.
Może być to właśnie nowa praca, możliwość wygrania jakiejś znacznej kwoty pieniędzy, jakieś zyski finansowe. Bardzo pozytywna, jeżeli chodzi tutaj właśnie o materię, o sprawy związane z pracą, z finansami. Wtorek, środa, czwartek. W czwartek mamy kartę Króla Denarów. Król Denarów. Bardzo fajna karta, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, więc jeżeli tutaj chodzi o pracę, naprawdę te pieniądze będą, no po tym paziu to już naprawdę tutaj ogromne, stałe przede wszystkim. Ci z Państwa, którzy starają się o pracę, ta praca będzie. Będzie to praca na dogodnych dla Was warunkach, będzie to praca stała na pewno, z wysokim wynagrodzeniem. Pracodawca jest jak najbardziej wypłacalny i tutaj wszystko w terminie będzie regulował na Wasze konto, więc nie musicie się tutaj obawiać. Może być też to osoba po 45 roku życia, z trygonu Ziemi, byk, panna bądź koziorożec, więc w tym dniu możecie mieć tutaj spotkanie lub po prostu jakieś rozmowy z mężczyzną właśnie z tego znaku. Co więcej, Król Denarów jest to osoba o pokaźnym majątku, z takim no, pięknym dorobkiem swojego życia, osoba zaradna, czasami pracoholik, często pracoholik, tak, ponieważ no, denary to jest ziemia, oni uwielbiają tutaj materię, więc praca jest głównym takim oczkiem w głowie ich i naprawdę tutaj poświęcają sporo życia i uwagi, żeby po prostu te pieniądze, ta materia, ta wygoda, luksus, takiego zabezpieczenia materialnego towarzyszyły im w życiu. Więc tutaj bardzo duże finanse, bardzo duża możliwość na to, żeby osiągnąć jakiś sukces zawodowy, fajne zarobki, być może awans, być może jakaś podwyżka, być może z tego pazia awansujecie właśnie na Króla Denarów, więc jak najbardziej jest to możliwe. Wtorek, środa, czwartek, w piątek. W piątek karta czterech kielichów, kochani. Troszeczkę tak, jakbyście byli zajęci swoimi sprawami i nie dostrzegacie jakiejś okazji, nie dostrzegacie jakiejś możliwości. Ktoś tutaj wychodzi do Was z propozycją, ktoś tutaj chce Wam coś ofiarować, tak? Coś bardzo pozytywnego, coś fajnego, a Wy tak jakbyście żyli w swoim świecie, nie dostrzegacie tego, jesteście zbyt zajęci sobą. To jest też karta mówiąca o takiej troszeczkę apatii, rutynie, o takim lekceważeniu troszeczkę tego świata dookoła nas. No tak jak mówię, skupiacie się na sobie, na swoich sprawach, tylko na tych trzech kielichach, a tego czwartego tak jakbyście nie chcieli zobaczyć albo po prostu no, nie jesteście w stanie zobaczyć. Sobota. W sobotę, kochani, mamy trójkę mieczy. Trójka mieczy, jakieś rozczarowanie, jakaś sytuacja, która wprawiła Was naprawdę w zakłopotanie, w stres, ból, cierpienie, aż się rozchorowaliście od tego, boli Was głowa. Co więcej, karta mówiąca o cierpieniu, o jakichś troskach, o jakichś smutkach, o takim rozżaleniu i takim nawet niedowierzaniu, jak to się mogło Wam przydarzyć. Czasami ta karta mówi o tym, żebyście zaczęli myśleć i przestali się kierować emocjami, przestali się litować nad kimś lub nad jakąś sytuacją, ciągle ustępować i dawać, brać się na litość, tylko żebyście wreszcie zaczęli obiektywnie, na chłodno wszystko analizować, tak? Czyli nie dajcie tutaj się zmanipulować jakimiś właśnie takimi emocjonalnymi sprawami, wyłączcie na chwilę swoje serce, a zajmijcie się takim no, porządnym, konkretnym myśleniem, analizowaniem spraw i takim mądrym podejściu, tak? Dobrze. W niedzielę mamy kartę kochanków, karta mówiąca o związkach, o partnerstwie, o romansach, o miło spędzonych chwilach ze swoim partnerem bądź partnerką. Jesteśmy tacy dla siebie czuli, wrażliwi na uczucia, na piękno drugiej osoby. Karta mówi o miłości, o właśnie spędzaniu tego dnia ze swoim ukochanym bądź ukochaną, ale jest to też karta wyboru, jest to karta zakazanej miłości. Być może niektórzy z Was no, są w jakichś trójkątach, w jakichś związkach takich
na nieformalnych są osobą trzecią i tutaj może być właśnie dylemat, czy dalej w tym tkwić, czy jednak no, którą osobę wybrać, z którą chcemy tak naprawdę spędzić resztę życia. Karta mówiąca właśnie o takiej zakazanej miłości, żeby nikt nas nie przyłapał, żeby nikt się nie dowiedział, to jest tylko nasze, tak? I te chwile spędzamy właśnie z tym kochankiem bądź kochanką, ale niekoniecznie. Ogólnie karta partnerstwa, karta miłości, karta związków, tak jak sama nazwa mówi, karta kochanków, karta zodiakalnych bliźniąt, karta mówiąca o zakochaniu, o takich romansach, ogólnie miłości. W poniedziałek mamy kartę 6 mieczy. 6 mieczy, karta mówi, że zmieniamy zupełnie kierunek naszego działania. Może być to planowanie jakiegoś wyjazdu, planowanie urlopu, przeprowadzki, zmiany pracy. Jest to wyjazd, jest to pozytywne rozwiązanie jakichś spraw, tak? Bierzemy cały tutaj swój dobytek, rodzinę, wszystkie swoje doświadczenia i przemierzamy w innym, w lepszym kierunku. O, tak jak tutaj widać na tej łodzi. Więc to jest taka zmiana kierunku naszego życia w celu polepszenia jego standardów, tak? Więc tak jak mówię, albo lepsza praca, albo po prostu zmiana mieszkania, zmiana domu, ogólnie środowiska, może być też wyjazd zagraniczny, albo zabieramy rodzinę i jedziemy na przykład na majówkę, tak? Albo bierzemy rodzinę i jedziemy gdzieś sobie do rodziny w odwiedziny. No jakaś tutaj podróż na pewno jest planowana, tak? Bo to są miecze, czyli to są myśli. To jest dopiero planowanie, analizowanie. To nie są buławy, które mówią, że już ten czyn wytrażacie w swoje życie. W tle czytania macie, kochani, tutaj kartę Króla Buław. Król Buław, karta mówiąca o osobie na wysokim stanowisku urzędniczym. Jest to mężczyzna po 45 roku życia z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik. Może to być prawnik, może to być jakiś urzędnik wysoko postawiony w ZUS-ie, w Urzędzie Skarbowym, w jakiejś innej instytucji. Może być to sędzia, jak najbardziej. Może tutaj wydawać jakieś obiektywne, właśnie sprawiedliwe, ale chłodne takie szorstkie wyroki. Osoba z pozoru wydawająca się taka zimna, chłodna, niedostępna, surowa, ale tak naprawdę to jest tylko jej taki pancerz, tak? Zazwyczaj jest to mężczyzna poraniony, doświadczony przez życie, ale bardzo inteligentny, oczytany, wykształcony, więc tutaj na pewno mądrość jego jest warta uwagi. Karta tła, czyli uważajcie na wszelkie sprawy urzędowe, uważajcie na jakieś decyzje, na jakieś umowy, na rozmowy kwalifikacyjne, tak, jakieś poważne rozmowy wyjaśniające, może ktoś was wezwać po prostu na wytłumaczenie się czegoś, wyjaśnienie, więc tutaj no, ewentualnie mówię, w całym tygodniu będzie miał podtekst tutaj ten mężczyzna po 45 roku życia, z nim być może to jest ten właśnie kochanek, ta osoba, która wpłynie tutaj na Wasze życie, albo po prostu jakieś sprawy urzędowe. Dopowiemy sobie jeszcze kilka kart. Proszę o wyjaśnienie tej trójki mieczy. Dlaczego ta trójka mieczy tutaj wyszła w tą sobotę? Tak, kochankowie po raz drugi się pojawili, więc no, partner albo partnerka może Was tutaj zranić, może popełnić jakąś gafę, no nie wiem, może nie zadzwoni, może nie przyjedzie, może przełoży spotkanie, albo po prostu no, wyjdzie na jaw jakiś romans, czy nie będzie umiał tutaj zadecydować o czymś, coś się nie uda. I jest to właśnie związane tutaj z tymi kochankami, czyli jak najbardziej tutaj z Waszym partnerem. Dobrze, a karta kochanków? As buław, tak, as buław. Karta seksualności, karta namiętności, karta potencjału, czyli tutaj już tak jakbyście się pogodzili, tak? W tą niedzielę już się pogodzicie, już będzie dobrze, już będzie namiętnie, już będzie bliskość, już będzie okazywanie sobie tutaj tego ciepła. Miło, romantycznie spędzicie już tą niedzielę, mimo że w sobotę ten Wasz partner Was tutaj no, zawiedzie, tak? No, coś spowoduje, że będzie Wam smutno. W piątek czwórka kielichów. Dlaczego Wy tak jesteście zajęci tutaj innymi sprawami i nie dostrzegacie tego kielicha? Królowa mieczy.
Królowa Mieczy, czyli znowu ocena, znowu jakaś taka opinia o Was. Królowa Mieczy jest to kobieta po 45 roku życia, jest to żona Króla Mieczy, tak? Czyli też bliźnięta waga wodnik. Może być to teściowa, może być to matka, może być to właśnie ten Wasz partner, tak? Którego Wy nie dostrzegacie, on tam wychodzi do Was z inicjatywą. Królowa Mieczy jest to osoba, która jest troszeczkę zawzięta, tak? No, ale doskonale się komunikuje, jest bardzo mądrą osobą, opanowaną, na pewno szczerą i uczciwą i tak obiektywnie patrzy na sprawy, więc ona no, nie patrzy na to, czy tam Wam zrobi przykrość, czy nie. To, co ona ma powiedzieć, to ona powie prawdę prosto w oczy, nie będzie owijać bawełny, nie będzie Wam słodzić, cukrzyć, nie będzie po prostu Was okłamywać i mówić to, co chcecie, tak? Więc tutaj może być jakiś osąd tej sytuacji od strony właśnie Królowej Mieczy. Zobaczmy, jaka jest karta rada na ten tydzień dla naszych byczków. Paź denarów. Czyli bądź sobą, to raz, bo to jest Wasz trygon, a po drugie, zacznij coś nowego, zacznij nową pracę, zacznij nowy biznes. Zacznij coś nowego na bazie materii, na bazie finansów, tak? Być może zainwestuj, być może zaryzykuj jakąś drobną kwotę, która pozwoli Ci w jakiś sposób tutaj pomnożyć te pieniądze, ale też karta mówi, żebyś skupił się i skoncentrował uwagę na swoim dziecku i na jego nauce, na jego przyszłości, na jego wykształceniu. To jest też taka rada, jeżeli chodzi tutaj o byczki, tak? Skoncentruj się na własnym dziecku, na jego przyszłości zawodowej. Czyli najpierw nauka, prawda? Dobrze, zobaczymy teraz, co anioły jeszcze radzą. Czego pragniesz? Tak karta wygląda. Muszę tak bokiem, bo mi się tu okna odbijają, widzę. Masz możliwość napisania scenariusza zgodnego ze swymi najgłębszymi pragnieniami. Kiedy wyraźnie określisz już, czego najbardziej pragniesz i poczujesz, że jesteś gotowy i zasługujesz na spełnienie swych marzeń, natychmiast objawią się w Twoim życiu, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. No proszę, kochani, czyli realizować swoje pragnienia, iść za ciosem, nie patrzeć na jakieś tam przeciwności losu, przeskakiwać kłody, kto nam tam rzuca pod nogi i po prostu z siłą woli, z taką determinacją mknąć do przodu i realizować ten scenariusz Waszego życia, Waszych pragnień. Moje kochane byczki, to by było na tyle. Życzę Wam wspaniałego, udanego tygodnia, wszelkiej pomyślności, dużo radości, spełnienia wszystkich marzeń, pozałatwiania pozytywnie wszystkich spraw. Widzimy się w kolejnych czytaniach, tym razem majowych, na które bardzo serdecznie zapraszam, a tymczasem pozdrawiam i do usłyszenia. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny i zapraszam Państwa na prognozę z kart Tarota tygodniową od 9 do 15 kwietnia bieżącego roku. Przypominam, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam, sprawdźcie swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, znajdziecie w opisie tego filmu. A tymczasem karty mam już potasowane, teraz je tylko przełożymy i już patrzymy, co tam ciekawego u naszych panienek szykuje ten tydzień. Zaczniemy sobie od wtorku, od 9 kwietnia. Cesarz. Środa. Cztery kielichy. Czwartek. Papież. Piątek, pięć kielichów, sobota, osiem denarów, niedziela, słoneczko i poniedziałek.
sprawiedliwość. W tle czytania 7 denarów. To sobie tylko poprzesuwałem. No i bardzo ładny tydzień, kochane panienki. No w piątek jakieś tam 5 kielichów, jakieś smuteczki. Coś tam będziecie przeżywać z przeszłości, coś się odezwą, jakieś tutaj emocje, ale tak to macie bardzo ładny tydzień. Ogólnie tydzień oczekiwania, cierpliwości. Troszeczkę niektóre sprawy mogą się podkładać w terminie, ale na pewno doczekacie się, tak? Doczekacie się pozytywnych aspektów tych spraw, więc tutaj nie macie się o co martwić. No dobrze, zaczynamy. We wtorek, kochani, macie kartę cesarza. Osobę, którą możecie spotkać w tym dniu, rozmawiać z nią, nie wiem, załatwiać jakieś sprawy, jest to zodiakalny baran. No cesarz jest to władza, tak? Jest to ktoś naprawdę na wysokim bardzo stanowisku, z niezwykle dużym autorytetem, osoba szanowana, osoba bardzo mądra, osoba z dużym zapleczem materialnym, no taka bardzo już doświadczona życiowo i po prostu no bogata, tak, w ten sposób można powiedzieć. Jest to osoba reprezentująca albo jakiś urząd, albo waszego pracodawcę, szefa, może być to też wasz partner, jak najbardziej. Co jeszcze? Być może w tym dniu będziecie załatwiać jakieś sprawy urzędowe, może będziecie ci z Państwa, którzy szukają pracy, odbywać jakieś rozmowy kwalifikacyjne. Co jeszcze? Karta cesarza mówi o odpowiedzialności, tak? Żebyśmy w tym dniu byli kompetentni, żebyśmy mieli taką wewnętrzną siłę, stanowczość, żebyśmy może byli asertywni, panowali nad sobą, ale też żebyśmy byli bezkompromisowi, tak? Więc tutaj no, już dopasujecie to do swojej sytuacji życiowej, ale no, ktoś mocny tutaj, ktoś szanowany i ktoś takiej na wysokiej pozycji. Na pewno też dobry ojciec, zazwyczaj 5-7 lat starszy od swojej partnerki, więc ci z Państwa, którym to pasuje, żeby tu był Wasz partner, to możecie na tej osobie na pewno polegać. Na pewno ona dba tutaj o rodzinę bardzo dobrze, zapewnia jej byt. I co jeszcze? Może troszeczkę czasami być porywcza i taka despotyczna, ale w głębi serca jest to osoba, która chce Waszego dobra i na pewno będzie Wami się opiekować i nie pozwoli, żeby Wam się tu jakaś krzywda stała, tak? Dobrze, w środę, kochani, mamy cztery kielichy. Cztery kielichy mówi o tym, że troszeczkę będziecie zajęci sobą, troszeczkę będziecie tutaj zabiegać o swoje sprawy, koncentrować uwagę na jakichś tam swoich zajęciach. Nie widzicie jakiejś szansy, bądź nie chcecie zobaczyć. Ktoś Wam tutaj coś proponuje, jakąś pozytywną ofertę, czy to miłosną, czy przyjacielską, czy właśnie jakąś pomoc, nie wiem, w załatwianiu jakichś spraw urzędowych, czy ogólnie życiowych, a Wy tak jakbyście tego nie dostrzegali. Patrzycie zupełnie w innym kierunku, koncentrujecie się zupełnie na innych sprawach, na takich błahych. To jest też karta takiej apatii, takiego troszeczkę zniechęcenia, ale raczej mi tutaj wygląda, że Wy w ogóle nie dostrzegacie, że ktoś Wam chce tutaj ofiarować jakąś pomoc. Chce Wam pomóc w czymś, tak? Chcę, żebyście dostrzegli tą osobę, a Wy zupełnie patrzycie w innym kierunku, zajmujecie się innymi sprawami, z innymi ludźmi, koncentrujecie się tylko na tych trzech kielichach, nie widzicie tego czwartego, więc kochane panienki, może warto podnieść się, rozejrzeć dookoła i zobaczyć, że jednak jest tutaj jakaś pomoc, być może jakieś nowe uczucie, jakaś tutaj oferta, która na Was czeka i uważajcie, żeby to nie przeszło Wam koło nosa, tak? Bo później będziecie żałować, że było coś fajnego, a Wy nie wykorzystaliście tutaj okazji. W czwartek, kochani, mamy kartę papieża. Bardzo fajna karta. Ogólnie karta małżeństwa, karta zodiakalnego byka. Karta mówiąca o takiej opiece sił wyższych. Będziecie pod taką szczególną ochroną. Niektórzy z Was mogą w tym dniu być tacy troszeczkę właśnie uduchowieni, rozmyślać, medytować, modlić się, co niektórzy mogą
spotkać się z kapłanem, tak z księdzem, być może jakieś specjalne msze, rekolekcje, być może załatwianie ślubu kościelnego, czyli jakieś takie dawanie na zapowiedzi, tak? Załatwianie wszelakich spraw związanych tutaj z kościołem, z tradycją, z wiarą, z wartościami rodzinnymi, ale jest to też karta mentora, nauczyciela, osoby bardzo spokojnej, dającej nam dobre rady, która tak na spokojnie nam coś wytłumaczy, poprowadzi nas tą dobrą drogą, żebyśmy nie zbłądzili, potrafi udzielić nam jakiejś nauki, jakiejś mądrości, ponieważ bardzo to jest osoba, tak jak tutaj cesarz na wysokim stanowisku, ale takim bardziej urzędniczym, bardziej władczym, to tutaj papież jest tym autorytetem, no niezwykle bardzo ważnym tutaj w tym świecie duchowym, tak? Co jeszcze o papieżu? Papież to tradycja, papież to dobry doradca jak najbardziej. To jest ksiądz, to jest też związane z etyką, z autorytetem, z ojcostwem, więc w tym dniu myślę, że będziecie tutaj się radzić kogoś i ktoś Was dobrze tutaj pokieruje, coś Wam wytłumaczy, nie na zasadzie, że będzie Wam prawił kazania, tylko właśnie wyciszy Was troszeczkę, być może podniesie na duchu, pocieszy, poprawi Wasz nastrój i wszystko wytłumaczy, jeżeli macie jakieś tam problemy, jakieś rozterki, jakieś takie wątpliwości, tak? To tutaj na tą osobę jak najbardziej możecie liczyć. W piątek piątka kielichów. Piątka kielichów, karta mówiąca o jakimś smutku, rozczarowaniu, o wspominaniu przeszłości, o takim zastanawianiu się nad sobą, nad swoim życiem, analizowaniu tego wszystkiego. Ogólnie piątka kielichów mówi o rozpaczy, o smutku, tak? Ale też o samotności. Jest to karta samotności i niedostrzegania też tej pomocy, więc bardziej mi tutaj wygląda, ponieważ macie bardzo ładne karty, więc ta piątka kielichów jest, myślę, w takim pozytywnym tutaj aspekcie, że Wy nie dostrzegacie, że ktoś Wam tutaj chce pomóc, tak? Ktoś wyciąga do Was rękę z ofertą, a Wy po prostu ją odrzucacie, albo po prostu jesteście tak zajęci sobą, tak zapatrzeni w swoje sprawy, że tego nie dostrzegacie. Być może nie macie czasu dla tej osoby, tak? I dlatego jesteście samotni i tak nie fajnie Wam z tą samotnością, tak? Więc moje kochane panienki, rozejrzyjcie się, ja zaraz dopowiem, o co tu chodzi z tą kartą, ale raczej wygląda na to, że po prostu jesteście sami na własne życzenie i nie widzicie, że ktoś Wam chce w tej samotności pomóc, chce Was jakoś wesprzeć, coś Wam ofiarować. W sobotę, moi kochani, 8 denarów, karta pracy, karta dobrych zysków finansowych, karta koncentrowania się na tym, co robimy. Poświęcamy dużo uwagi naszej pracy, chcemy ją wykonać bardzo dobrze. Karta mówiąca o tym, że być może zostaniecie troszeczkę dłużej w tym dniu w pracy, być może dodatkową pracę weźmiecie do domu, jakieś nadgodziny. Ogólnie dzień poświęcony finansom, materii, skupianiu się na tym, aby dobrze wypracować tutaj, dobrze skupić się na elementach, które są Wam powierzone, tak? Żeby naprawdę ta Wasza praca tutaj, to co robicie, było takie porządnie zrobione, z dokładnością, z taką sumiennością, żebyście później byli dumni. To jest też takie troszeczkę przepracowanie, no takie siedzenie nad tą robotą, że tak powiem, ale pamiętajcie, że każdy wysiłek się opłaca, ponieważ będzie za to naprawdę super wynagrodzenie, będziecie z siebie zadowoleni, pieniądze będą fajne, zyski będą duże. Może Was to troszeczkę przemęczyć, ale to jest takie powolne dążenie do celu, czyli skupianie się na tej materii, tak, na dorabianiu się, więc w tym dniu będziecie naprawdę bardzo skoncentrowani na pracy. Co w sobotę, w niedzielę, przepraszam, w niedzielę karta słońca, piękna karta, bardzo ją lubię, taka optymistyczna, bardzo radosny dzień, spędzicie go w bardzo miłym towarzystwie, być może z ukochaną osobą, jest to karta takiej serdeczności, optymizmu, radości, sukcesu, miłości, więc w tym dniu będziecie bardzo szczęśliwi, nikt nie popsuje Wam humoru,
Być może spędzicie go fajnie z dziećmi, być może Was odwiedzą. Co więcej, karta Słońca jest to karta mówiąca o domu, tak? O stałości, o takim bezpieczeństwie, o wszelkich przyjemnościach, o takiej witalności, szczęściu, radości, o sukcesach zawodowych jak najbardziej, osiągnięciu wszelakich celów, powrocie do zdrowia, wykurowaniu się, więc relaksie, odpoczynku, więc w tym sobotę, jak tak naprawdę trochę popracowaliście, to tą niedzielę będziecie naprawdę spędzać bardzo, bardzo miło, wreszcie sobie odpoczniecie. Jest to też karta dziecka, więc te panie, panienki, które tutaj planują, jest szansa w niedzielę na to, żeby począć dzidziusia. I w poniedziałek mamy kartę sprawiedliwości, karta oceny, karta równowagi w dawaniu takim, znaczy nie karta równowagi. Znaczy karta równowagi tak, ale karta oceny, tak, karta mówiąca o takim sprawiedliwym osądzie, takim chłodnym, obiektywnym, analizowanie faktów. Jest to karta mówiąca o sprawach urzędowych, może być to ślub, może być to jakaś sprawa notarialna. Co więcej, sprawiedliwość to karta zodiakalnej wagi, tak? Jest to urząd, są to papiery, jakaś urzędowa sprawa, właśnie rozprawa sądowa. Jeżeli macie tutaj, oczekujecie na jakąś sprawę, na wyrok, no to przy karcie Słońca na pewno tutaj będzie ten wyrok bardzo pozytywny, z korzyścią dla Was. Co więcej, sprawiedliwość, no to jest przyczyna i skutek, tak? Jakaś prawda tutaj wyjdzie na jaw, będzie ten osąd, będzie ta bezkompromisowość, no i taka uczciwość, tak? Czyli tutaj coś sprawiedliwego się zadzieje, sprawiedliwości stanie się zadość i tutaj po prostu, no, jeżeli macie jakieś urzędowe sprawy sądowe, to na pewno pozytywnie będzie to wszystko pozałatwiane z korzyścią dla Was. Oczekujecie tutaj na jakieś finanse, tak jak powiedziałam na początku, no cierpliwie czekacie na zyski, na coś, co po prostu zasialiście i teraz musi dojrzeć, te owoce muszą, że tak powiem, no powtórzę się, dojrzeć, tak, żebyście mogli je zebrać, więc tutaj taka Wasza cierpliwość, taka wytrwałość w dążeniu do celu. 7 denarów mówi o czekaniu, tak? Ale to może być też zastój, na przykład przerwa w pracy, na przykład odłożenie jakiegoś terminu na inny. Będziecie zbierać to, co wykiełkowało, tak? Więc są to efekty tego, co zrobiliście wcześniej i zadowolenie z tego, tak? Więc na pewno się nie martwcie, jeżeli na coś czekacie, to przyjdzie, tylko może być troszeczkę w innym terminie, może być to przesunięte w czasie. Ale na pewno pieniądze głównie, tak, będą. Powyjaśniamy sobie teraz trochę tutaj kart. Może najpierw tego cesarza. O co tutaj chodzi z tym cesarzem? Król Buław. Tak, czyli to jest jakiś przedsiębiorca, bo król Buław to praktycznie no, taki to samo co cesarz, tak? Też przedsiębiorca, ktoś na wysokim stanowisku, no już to nie jest jakiś tam podrzędny pracownik, tylko to raczej jest pracodawca, tak? Więc być może będziecie mieli tutaj jakąś rozmowę, albo po prostu Wy jesteście sami szefami sobie, no i będziecie w tym dniu bardzo aktywni, będziecie działać, będziecie się skupiać na pracy, na aspektach zawodowych, będziecie po prostu zarządcami, dobrymi przedsiębiorcami, tak? Czyli jakieś sprawy tutaj związane z pracą, z Waszym szefem lub po prostu ogólnie z biznesem, z firmą. No, jesteście zarządcami i musicie tutaj trzymać wszystko, że tak powiem, no, w swoich rękach i dobrze gospodarować. 4 kielichy. 5 denarów, czyli wygląda na to, że Wy tu jesteście w jakiejś potrzebie, a nie widzicie, że ktoś chce Wam pomóc, tak? Albo może być taka sytuacja, że jesteście tak zajęci sobą, że nie widzicie dookoła osób, które potrzebują Waszej pomocy.
Uważajcie w tym dniu, żebyście, bo jak tak patrzycie tylko w jednym kierunku, to wtedy nie widzicie na przykład kieszonkowca, który wam ukradnie portfel, albo torebkę, jakieś mandaty, jakieś płatności. No tak jakbyście zupełnie byli w innym świecie, skupieni na zupełnie innych rzeczach. I być może jest to takie spowodowane tym, że tutaj nie widzicie po prostu, że ktoś wam chce pomóc w jakiejś trudnej sytuacji. Pięć kielichów. Król kielichów. Czyli tu może być spowodowane to, że nie przyjmujecie może tej pomocy tego właśnie dobrego waszego przyjaciela, który wam współczuje, na którego zawsze możecie liczyć. Albo jest to związane z mężczyzną po 45 roku życia z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby. No i tą kartę sprawiedliwości jeszcze dopowiedzmy sobie. Tak, 10 buław, czyli już byliście czymś zmęczeni, coś was bardzo naprawdę tutaj męczyło i teraz będzie to rozstrzygnięte, będzie jakoś ogłoszona ciężka sprawa, tak? Jakaś ciężka sprawa sądowa, która tutaj się toczyła, ale myślę, że ona się zakończy pozytywnie. Bardzo pozytywnie. Mamy tutaj dwa kielichy, czyli coś, co było już dla was męczące, być może długo się tak wlekło, długo było rozpatrywane, wreszcie będzie miało swój finisz, wreszcie się skończy ten ciężki okres w waszym życiu, tak? I wreszcie zagości szczęście, będziecie po prostu razem ze swoim partnerem tutaj się bardzo cieszyć. Są pozytywne emocje, jest miłość, czyli sprawa jakaś sądowa czy urzędowa, czy to ślub, na pewno dojdzie do skutku, jakiś trudny okres już za wami. Poproszę jeszcze kartę radę dla naszych panienek na ten tydzień. Ósemka denarów. Może być to informacja, żebyście się naprawdę koncentrowali na pracy, ale też uważajcie, żeby nie tylko praca zaprzątała waszą głowę, tak? Czyli pamiętajcie, że oprócz pracy jeszcze są inne rzeczy, inne sprawy, inni ludzie. Jest ogólnie świat dookoła was, tak? Nie tylko ta praca, więc nie siedźcie tylko i nie dłubcie tam, nie przepracowujcie się, tylko naprawdę zacznijcie dostrzegać ludzi dookoła siebie, może wyjdźcie gdzieś, zabawcie się i nie martwcie się o finanse, bo one na pewno będą, tak? Bo jeżeli dobrze się przykładacie do swojej pracy, to wynagrodzenie na pewno będzie. Jeszcze poproszę anioła. Przewodnictwo godne zaufania. Proszę uprzejmie. W odpowiedzi na swoje modlitwy otrzymałeś wspaniały pomysł. Możesz mu zaufać i bezpiecznie go realizować, wiedząc, że jesteśmy u Twego boku przez cały czas. Proś o nasze wsparcie i bądź gotowy na jego przyjęcie zawsze i wszędzie tam, gdzie będzie Ci potrzebne. Proszę bardzo. No dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Życzę Wam wspaniałego tygodnia, żeby wszystkie Wasze plany, zamierzenia się zrealizowały po Waszej myśli. Dużo miłości, dużo sukcesu, dużo radości, optymizmu. Zapraszam Was na kolejne czytania, tym razem miesięczne, majowe, a tymczasem pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.